Więc pomodlimy się teraz szczególnie, posłusznie też wezwaniu naszych biskupów do tej modlitwy w południe za naszą ojczyznę, jeszcze raz dziękując za wolność, za niepodległość, modląc się, żeby nasz naród był przede wszystkim zawsze wierny Panu Bogu, żeby wyrastało nowe pokolenie dzieci, młodych, którzy miłość do Boga i do ludzi, do Kościoła, do Ojczyzny będą przekazywać dalej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Więc tak jak wspomniałem, teraz razem z bratem Jerzym rozpoczniemy śpiewać hymn Bogu Rodzica, Dziewica. Kto z was oczywiście może, kto potrafi, bo to jest trudna pieśń. Mam nadzieję, że my z Jerzym nie będziemy fałszować. To tą pieśnią właśnie będziemy wielbić Boga i dziękować też Maryi, bo dzięki Maryi też jesteśmy wolnym krajem, wolnym narodem. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela Chrzciciela Bożycze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, ją wznosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Jeszcze zaśpiewamy, jeszcze przed modlitwą Anioł Pański, tą modlitwę, którą w godzinie apelu jasnogórskiego śpiewamy o 21:00, ale dlatego, że jest wyjątkowy czas, zaśpiewamy ten apel również i teraz, dziękując Bogu, Królowi, także naszej Ojczyzny, przez Maryję, Królową Polski. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, ukochana Matko i Królowo naszej Ojczyzny, naszych serc, pragniemy w tej godzinie południowej, kiedy też odmówimy za chwilę modlitwę Anioł Pański, prosić pokornie, abyś błogosławiła nasz naród, nasz kraj, Kościół w Polsce, kapłanom, biskupom w Polsce, rządzącym,
abyś uczyniła z naszej ojczyzny, naszego narodu kraj prawdziwie chrześcijański. Naród Boży. Naród, który żyje pełnią wiary. Dziękujemy Ci, Matko, za to, że przez wszystkie te lata, wieki naszej ojczyzny zawsze byłaś z nami. I dziękujemy Ci za to, że teraz jest wolność, jest niepodległość, że mamy też właściwych ludzi rządzących naszym krajem, którzy są ludźmi wierzącymi, miłującymi Boga i Ciebie. Dziękujemy, Matko, za to, że jesteś również Matką i Królową naszych serc, Matką tego miejsca. Chcemy więc prosić, żebyś modliła się również za to miejsce, aby to miejsce zawsze było miejscem modlitwy za ojczyznę, gdzie wielu Polaków z naszego kraju i spoza ojczyzny będzie przyjeżdżać tutaj i umacniać swoją wiarę i też umacniać to, żeby byli zawsze dumni z tego, że są Polakami. Polak, katolik, to jest duma, to jest radość dla nas, szanując inne narody, inne kraje. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radź wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. A teraz pomódlmy się za wszystkich zmarłych Polaków, szczególnie tych, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny w różnych powstaniach, zrywach narodowych, w czasie wojen, szczególnie dwóch ostatnich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie na ich świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.